STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Tu tańczą. Tu? Tak, no i tu. Dwie jednostki treningowe, pierwsza głównie ukierunkowana na siłę i moc, czyli zajęcia bez piłek. Na dwie grupy podzielony trening po godzinie na każdą, czy po południu typowo trening taktyczny, aczkolwiek na pewno była ta jednostka dłuższa, zajęła półtorej godziny, także nie podchodzimy do tego, że mamy sparring i coś robimy krócej, lżej. Normalny dzień obozowy, taki, który ma na celu zarówno pracę na tą sferą motoryczną, jak i taktyczną, tak żeby jak najlepiej przygotować wszystkich zawodników też pod tym względem taktycznym do jutrzejszego sparingu. Dzisiaj też widzieliśmy, że trochę chyba problemu z nogą się nabawił Kosztal, bo nie trenował za bardzo przynajmniej tej drugiej jednostki treningowej. To znaczy ten uraz, z powodu którego nie zagrał w sparingu w tym środowym, jakby no troszkę daje znać o sobie. W czwartek normalnie trenował, dzisiaj to się odezwało na treningu, więc na pewno nie zagra jutro. Ja myślę, że po tej przerwie, kiedy wrócimy z obozu, odpocznie, jutro nie zagra, jeszcze dwa dni później są wolne, czyli po tych trzech dniach no, mam przynajmniej taką nadzieję, że wrócisz w 100% zdrowy. Chcę trenować. Na obozie powiedziałem. Jutro jedziesz po sparingu do domku, a od wtorku będziesz trenował. Dwa dni za dużo w przerwie. W sumie będziesz tak trenował, że będziesz mówił, chodźmy na obóz. Na obóz najmocniejszy, teraz już pach. Tak, jeszcze szybkość mu poprawimy i striker wybitny, natomiast wiadomo, dzisiaj trochę pierwszy trening. Dopiero na tym obozie taki strzelecki, bo skupialiśmy się cały czas na to, jak powiedziałem, taktyka, motoryka. Dosyć intensywnie pracowaliśmy. Poświęciliśmy też dzisiaj czas na tak, żeby trochę przyjemności mieć wszyscy zawodnicy, ale też, żeby wiadomo, też ten element poprawiać. I na pewno Iwan dobrze w tym elemencie dzisiaj wyglądał, ale nie będziemy mu zmieniać pozycji. Natomiast no, jutro też jeszcze nie zagra w sparingu. Normalny będzie miał trening motoryczny w tym czasie. Przepraszam, mogę pana prosić na chwilę? Bo proszę, zapraszamy, proszę. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma Lapaty. Ja mam takie pytanie, czy byłby pan w stanie wzmocnić się w tym sezonie? Myślę, że nie jestem odpowiednim kandydatem. Przed chwilą rozmawialiście z bardziej utalentowanym zawodnikiem. To znaczy, wydaje mi się, że jak tam zabieraliście piłkę dla tych dwóch koni, tam to bardzo dobrze wam szło i myślę, że możecie to pociągnąć dalej w Ekstraklasie. Spróbujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na pewno tak, w tych pierwszych sparingach mimo wszystko gdzieś tam powiedzmy w pierwszej połowie było mniej młodszych zawodników, w drugiej więcej. Jutro troszeczkę to jakby wypośrodkujemy. Na pewno w tej pierwszej połowie będzie zagra trzech zawodników ze statusem młodzieżowca, tak żeby no żeby troszeczkę wymieszać te składy. Nie będziemy jeszcze tutaj gdzieś już na tym etapie podstawowej naski gdzieś tam jakby klarować. Niech ta rywalizacja dalej trwa. Natomiast no, myślę, że to taki ostatni sparing, gdzie tam jeszcze po 45 minut zawodnicy, może dwóch, trzech zagra 60 minut jutro, no bo też tych urazów trochę doszło. Ale tak już na pewno tego sparingu z Olympiakosem, przepraszam, no to będzie już
już trochę większy wymiarze czasowym niektórzy zawodnicy będą grali, a jutro też musimy jakieś decyzje podjąć, bo tych młodzieżowców jest na obozie dużo i myślę, że musimy podjąć decyzję też, kto z nich zostanie, a kogo ewentualnie wypożyczymy, bo ważne, żeby oni też grali i mówię, aż tylu na pewno nie jest potrzebnych, a fajnie, bo przepracowali cały okres, nie tylko treningami, ale również czynny udział w sparingach, bo tak, w takim samym wymiarze czasowym grali, jak pozostali zawodnicy i gdziekolwiek nie pójdą, to na pewno będą przygotowani. Oczywiście to będzie maksymalnie 2-3 nie więcej z tej grupy pójdzie na wypożyczenie, reszta na pewno zostanie. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.